pierdolę! Obsidian Entertainment stworzyło świetne RPG w uniwersum Gwiezdnych Wojen i Fallouta, a teraz zakończyło pracę nad grą fabularną osadzoną w świecie South Park. Za jej scenariusz odpowiadają autorzy telewizyjnego serialu, za produkcję wspomniani już Amerykanie, a za dystrybucję francuski Ubisoft. Wcześniej wydawcą było THQ, ale na kilka miesięcy przed planowaną premierą ogłosiło upadłość. W South Park Kijek Prawdy wcielamy się w nowego dzieciaka w mieście, który musi zdobyć nowych kolegów i miejsce w hierarchii nastolatków. O reputacji decyduje sposób poradzenia sobie z rolą w podwórkowym odgrywanym na żywo RPG, którego akcja kręci się wokół tytułowego Kijka Prawdy. Gra łączy w sobie stylistykę i estetykę South Park z klasycznym RPGowym fantasy i obrazoburczym poczuciem humoru. Mieszanka wybuchowa? Być może, ale przy okazji też jedna z ostatnich ciekawie zapowiadających się gier, które zadebiutują tylko na PlayStation 3, Xboxie 360 i PC-tach, pomijając konsole nowej generacji. Step forward now and fulfill your d- and fulfill your d- your d- Marzec miesiącem RPGów. Drugą i wcale nie ostatnią grą z tego gatunku będzie Atelier Esha and Logi Alchemist of the Dusk Sky. Charakteryzująca się tym przedługawym tytułem gra fabularna skierowana jest do fanów wszystkiego co japońskie. Przedstawia stylizowane na mangę postaci i walki turowe, a także rozbudowany system craftingu opierającego się na tytułowej alchemii. Po raz pierwszy w serii Atelier mamy do wyboru dwie postacie. Kobietę Eshę i faceta o imieniu Logi. Każda z nich jest inna, charakteryzuje się innymi cechami, a co za tym idzie, także trochę inną drogą do osiągnięcia tego samego celu. Zapowiada się więc ciekawa przygoda ze sporym replay ability. I should have been here. They're going to call us marauders. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Do walki o fanów multiplayerowego strzelania między Battlefieldem a Call of Duty dołącza Titanfall, czyli sieciowa strzelanka od twórców Modern Warfare, którzy pracują aktualnie dla Electronic Arts. FPS ten jest jeszcze szybszy niż Call of Duty, ale niestety nieładniejszy od Battlefielda. Ma za to ogromne mechy, za sterami których można zasiąść. Gra jest wtedy troszkę spokojniejsza, jednak wystarczy katapultować się z maszyny, żeby znów móc biegać po ścianach i skakać na nierealne wysokości. W każdej drużynie może grać tylko 6 osób. Odpowiedni klimat budują jednak boty, a także kilka unikatowych pomysłów na odświeżenie rozgrywki, jak na przykład opcja ewakuacji przegrywającej drużyny. I'm gonna make them pay. Dark Souls 2 ma z jedynką wspólny tytuł i styl rozgrywki, ale nie fabułę, bohatera czy nawet głównego twórcę. Miejsce odpowiedzialnego za poprzednie Soulsy Hidetaki Miyazakiego zajął duet Shibuya i Tanimura. Według słów testerów mających już styczność z grą, panowie spisali się na medal, a dwójka jest tak samo dobra, jeżeli nie lepsza od pierwowzoru. Na pewno jest trochę inna. Wszystko przez lekko przemodelowany system leczenia się, nawiązujący do tego z Demon's Souls, możliwość czatu z drugim graczem, czy na przykład opcję kompletnego zresetowania i ponownego przypisania sobie w inny sposób punktów doświadczenia. Podobnych zmian będzie więcej. Nowy świat Drang Lake utrzymany jest natomiast w tym samym klimacie co Boletaria czy Lordran. Konsolowcy w Dark Souls 2 pograją już w połowie marca. Wersja PC-towa ma pojawić się miesiąc później. W przeciwieństwie do wielu innych nowych multiplatformowych tytułów, gra nie pojawi się na PlayStation 4 i Xboxie One. Nintendo to chyba jedyny poza Ubisoftem duży wydawca, który jeszcze wierzy w dwuwymiarowe platformówki. Ale trudno w nie nie wierzyć, mając w portfolio kilkudziesięciu kolorowych i rozpoznawalnych na całym świecie bohaterów. Część z nich pojawi się w Yoshi New Island, które formalnie rzecz biorąc jest kontynuacją wydanego w 1995 roku Super Mario World 2 Yoshi's Island, a także Yoshi's Island DS z 2006 roku. Samej rozgrywki opisywać raczej nie trzeba. Wystarczy spojrzeć na grę, żeby od razu połapać się o co chodzi.
Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes to przystawka przed Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, zarówno fabularna, jak i gameplayowa. Zapadający w Ground Zeroes w śpiączkę Snake budzi się z niej na początku The Phantom Pain. Zanim jednak do tego dojdzie, musi wykonać trwającą około 2 godzin misję. Akcja gry toczy się w 1975 roku, a więc po wydarzeniach z MGS Peace Walker, Portable Ops czy MGS 3. Wcielamy się w Naked Snake'a, nazywanego po przygodzie w Trójce Big Bossem. Gra jest wierna tradycji, czyli wciąż bardziej stawia na elementy skradankowe niż otwartą akcję, a do tego ma to, czego spodziewalibyśmy się po MGS-ach, czyli filmowo przedstawioną fabułę. Wprowadza też zupełnie nowy silnik graficzny i usprawnioną sztuczną inteligencję przeciwników, a także sterowanie poprawione od czasów czwórki. Tego samego dnia zagramy na konsolach zarówno nowej, jak i poprzedniej generacji. PC-towcy muszą obejść się smakiem. Kept you waiting, huh? Zombie pojawiły się w m.in. Armie, Sniper Elite, Call of Duty, a w lutym doczłapią do Ninja Gaiden. Japońska seria, podobnie jak szereg zachodnich tytułów, została zainfekowana nieumarłymi. Delikatna zmiana settingu wpłynęła też na zmianę klimatu gry. Twórcy postawili na bardziej komiksową oprawę, która mocno kojarzy się z Prince of Persia. Za grę nie odpowiada jednak francuski wydawca, a japoński. Z kolei produkcji podjęli się Amerykanie ze Spark Unlimited. Dzięki temu gra ma być bardziej przystępna dla przeciętnego odbiorcy niepochodzącego z Japonii. I jest to chyba dobry pomysł. Inna japońska marka przeniesiona na zachód, czyli Dead Rising, w swojej najnowszej odsłonie sprzedała się już w milionie egzemplarzy, a przecież wyszła tylko na Xbox One. Second Son to Infamous na sterydach. Więcej tego samego w lepszej grafice. Szczególnie dobrze prezentują się efekty używania mocy bohatera oraz wybuchy, a Beach na pewno stanie się moim ulubionym gadżetem. Dla mnie okej, ale ja lubię poprzednie części. Tak o przedpremierowej wersji gry mówił naczelny, który miał już okazję trochę w Infamousa pograć. Produkcja ta rozwija temat nadludzkich możliwości bohaterów, a przy okazji prezentuje prawdziwie next-genowy poziom graficzny. To jedna z nielicznych gier, która jest robiona wyłącznie z myślą o PlayStation 4, jej twórcy nie muszą więc iść na żadne kompromisy. Ciekawostką może być fakt, że nowy Infamous wprowadza nowego bohatera i miejsce akcji. Zamiast ciskającego błyskawicami Cola wcielimy się we władającego troszkę innymi mocami Delzina. Opuszczamy też wzorowane na Nowym Orleanie Numa raz z dwójki, żeby pozwiedzać Seattle. Pierwsze wydane na PlayStation 2 Final Fantasy będzie teraz pierwszym finalem na PS Vicie. Dziesiątka, a także jej sequel zostały przekonwertowane na przenośną konsolę Sony, a także PS3. Wersja HD przygód Tidusa i Juny oprócz poprawionej grafiki wprowadza też opcję przenoszenia save'ów z PS3 na Vitę i oczywiście zdobycia trofeów. Dla posiadających oba sprzęty jedyną wadą może być potrzeba dwukrotnego kupienia tej samej gry. Reedycja Final Fantasy nie jest niestety cross-buyowa, więc trzeba zdecydować się na którąś platformę. Nie da się też kupić tylko jednej gry. Nawet w cyfrowej dystrybucji w zestawie będzie Final Fantasy X HD i Final Fantasy X 2 HD. Odsłony te pokazywały swego czasu moc konsoli PlayStation 2. Teraz wizualia nie robią już takiego wrażenia, ale sama gra wciąż wciąga. Mobilna wersja obydwu finali jest więc świetną rzeczą dla fanów JRPG. I don't know when it will be, but someday I will conquer it. Mówi
mówiąc, że marzec jest miesiącem RPGów, wcale nie przesadzaliśmy. Tworzony z myślą o PlayStation 3 The Witch and the Hundred Knight, to kolejny przedstawiciel gatunku, który poza japońską stylistyką charakteryzuje się jeszcze rzutem izometrycznym i elementami hack and slash. Fabuła gry toczy się wokół sporu dwóch wiedźm, a gracz wciela się w jednego z tytułowej setki rycerzy, którzy są sługami wiedźmy. Fani tego typu klimatów będą w niebo wzięci. Kubłem zimnej wody może być tylko brak oficjalnego polskiego dystrybutora. Nie spodziewalibyśmy się więc pudełka z grą w każdym empiku. Diablo 3 nie sprostało oczekiwaniom wszystkich graczy. Dodatek Reaper of Souls ma jednak szansę naprawić wizerunek serii. Wprowadza masę zmian i usprawnień do podstawowej wersji gry, a także nowy akt, klasę postaci czy w końcu głównego przeciwnika, którym jest Maltael, Anioł Śmierci. Blizzard musi uważnie słuchać głosu graczy, bo poprawił jakość zbieranego lootu, zwiększył maksymalny poziom doświadczenia i stworzył o wiele mroczniejsze miejscówki w zupełnie nowym piątym akcie gry. Nawet kupiony w pudełku dodatek wymaga dodziałania podstawowej wersji Diablo 3. Reaper of Souls wraz z podstawką w czerwcu zadebiutuje też na PlayStation 4. Nikt nie powstrzyma śmierci. Na powrót Age of Wonders czekaliśmy równe 10 lat. Warto było jednak uzbroić się w cierpliwość. Triumph Software dostarcza bowiem dokładnie taką grę jak kiedyś, tyle że dostosowaną do współczesności. Z nową grafiką i interfejsem, a także opcjami rozgrywki. Pierwszy raz w historii serii możemy spojrzeć na konflikt pomiędzy dwiema wrogo nastawionymi frakcjami oczami obydwu stron. W ramach każdej frakcji można natomiast wybrać jedną z sześciu klas postaci i gotowego bohatera lub stworzyć własnego, w skórze którego będziemy przechodzić grę i walczyć z przeciwnikami. Age of Wonders to jednak nie tylko RPGowy rozwój postaci i starcia, ale też spory element strategii i zabawy w rozwój miast. Po pograniu w przedpremierową wersję doszliśmy do wniosku, że to świetna mieszanka tego co najlepsze w Heroes of Might and Magic i serii Civilization, czyli wymagająca, ale satysfakcjonująca produkcja.